Cześć, siemanko, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym, czyli pierwszym odcinku z Far Cry Primal. Mam nadzieję, że to będzie seria na dłużej. Chociaż jak widzicie, no nie ma serii na dłużej. A jaki jest tego powód? Nie oglądacie ich, dlatego je po prostu nie kontynuuję. Dlatego znowu jakaś nowinka, która jest dla was, czyli Far Cry. Niestety, prolog. Co ja poradzę? Nic nie poradzę, ale wydaje mi się, że powinienem zmniejszyć swoją kamerkę. O, gdzieś do takich rozmiarów i ją przesunąć tutaj. Żeby było dobrze. Bo wydaje mi się, że teraz będzie dobrze. Powinno być dobrze, przynajmniej. No, więc wracając do gry. Ja się tutaj poprawię, a trochę mam katar, ale damy radę. Czekamy sobie w prologu i zobaczymy, o co tutaj chodzi. A wy może już wiecie, o co tutaj chodzi. Winja, nasza krew, nasz lud. Masi Jagas. Nasza krew to Masi Jagas. Ongi dużo Winja, zrobić daleka wyprawa. Potem część Winja odszukać ziemię Oros. Ofite życie, dom Winja. 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 Ale wtedy przyjść groźne. Co przyjść groźne? Udam, wojownik. Co jeść ludzie? O kurde, zażarli ich. Izja, władcy ogień. Izila, władcy ogień. Władcy ognia. Oni przyjść Winja mrok, czyli zabili Winja. Zdrażne! Teraz przyjść światło. I Winja żyć. Nasi zgubieni bracia. U nich duch silny. Ciągle szukać Oros, szukać my. Kurde, mamy obstawę normalnie. Ubisoft się nie opierdziela, widzę. Montrealu, projekt studia Ubisoft Montreal. Dobra. Co, nie żyje? Aha, bo mi się... Żyje. Da się pominąć? Da się pominąć, dobra. Nie będziemy tu z nim leżeli, co ja, gej? Dobra. Kucak. Już mi się graficzka podoba, ja pierdzielę. Nowa misja, legenda mamu to dostępne usza ma Atenasia, po ukończeniu misji atak udam. Dobra, BD. Czy też tak przypałowo wygląda mego? Ja nie mogę się zobaczyć. Ale już wiem, że jestem no taki trochę czarny. I nie mam strzał. Super. Niżej, bo cię dźgnę. Ale buty to ma fajne. O! Dużo słoni iść bez jedzenia. Mały mamut, ta karciuwa. Dostał w banie. Biegaj, biegaj, chłopak. Dostałem w ryja. Daj no mi jedzidę. Kurde, chłopaki, dzidy nie mam normalnie. A mi słoniczek. Dobra, idę bez dzidy.
Dawaj, dzidę, szmuncu. O, chybiłem. Kopnął w kalendarz. Dobry jestem, dobry jestem, dobry. Co to, że to była easy misja, no nie początkowa. Żeby kolesia nie zniechęcić do gry. Lipa. Zabiłem mamuta. Tak, to był mamut? Chyba mamut. To był chyba mamut, no tak mi się wydaje. O kurde. To był już jest tygrys. Weźcie go od razu. Walnijcie. Zeżarł. Ale nie ma takich efektów, jeżeli chodzi o zeżarć kogoś czy cokolwiek. Wbij mu w łeb. O kurde. Chyba się zdenerwowało. I weź na takiego trafno, nie? Czy ja na kark poleciał? Nie, na drzewo. Uuu! Chyba coś sobie połamałem. Nie! No to zadyma. Far Cry! Primal! I... Dobra. To można już chyba zeskipować, bo tu już będzie zadyma większa, tak mi się wydaje. Aha, czyli on coś buduje. Nie, nie buduje. Grób tego gościa, tylko zostałem sam, no nie? Trzeba broń, no co ty nie powiem? Droga do Oros. Czyli to już się zaczyna rozgrywka. Ja w tą grę będzie ciężko, naprawdę. Dobra, zbierajmy te drzewa, bo pewnie... Czy ja mogę coś zrobić? Kontrol, dobra, mam to. Tylko teraz jak wejść? M? Wytrzymanie umiejętności. Wytwarzanie, dobra. Co tu trzeba? Niedostępne. Ja nie mam nic do bronienia, no nie? A się noc robi, super. Gdzie ja mam iść? Jest jakaś mapa, coś tam? Ale przecież on miał łuk! No to nie zbadamy. Dobra, odłaź tam na dół, może nas nie zabiją te gówno tam na dół. Nie wiem, co to są za postacie. Dobrze by było, gdyby nas nie zabiły. Tam się z nich mięcho wziął. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Pewnie ich nie dogonię. O, mogę zrobić łuk. Dobra, biorę. No i gites. Owinę normalnie i będę miał, no nie? Patrzcie, jaki łuk mam. Je, pęknie. Fajny łuczek mam, ty gościu. Mam 8 strzał od razu, zaraz zobaczymy mojego skilla. Polowanie. Aby skutecznie polować, powoli zbliż się do ofiary i nacinica, żeby kucnąć. Przytrzymaj fałę, aby skoczyć z wzroku łopcy i podświetlić bioskę zewnętrzną. Nie podchodź za blisko, niektóre dręczy, bo się chyba nie zauważą, dobra. Dobra, bo ja tu gdzieś, o właśnie. Na pewno trzeba zbierać pewnie na strzały. A te to nie wiem po co zbierać, ale... Tu aż taki ma zasięg?
tu się wysypała. Ja dostaję za to jakieś mięso czy coś? No, tylko strzałę. Dobra, bo tutaj nie ma nic za porządnego, co nam się może przydać. Z tego co widzę. Jakieś takie standardowe rzeczy, to nie musimy iść w tą przełęcz. Kurde, jak skręca. Jak skręca rąbana. Ja dostaję z tego jakieś mięso czy nie? A dobra. Mięso, z tego dostałem. Ja słyszę kuźwa cały czas jakiegoś cymbała. Albo ja dalej słyszę te mamuty. Też bardzo możliwe. Dobra, drzewo pozbieraliśmy, idźmy po prostu w tą przełęcz. Bo tu coś jest na schronienie. No właśnie. Tyle drewna nadbierałem, że na spokojnie sobie mogę 5 takich schronień zrobić. Tylko że mi tu nic nie przylazło, no. Ja umiem takie rzeczy? Albo jednak nie umiem. Pali się, pali się, pali się. Fire, fire. No to bajera. No i mi ciepło normalnie. A mogę to pominąć, dobra. Można czymś wypchać. A nie, on po prostu... Fajnie, nawet widać jak kraftuje. Dobra gra. Niezła animacja, już mi się podoba. To na blisko do walczenia, tak? O kurde, moja maczuga. Dobra. A jak ja mogę? A, sakwa jest pełna, dobra. Purszazda. Głastru dagła. Jak się gasiło z siebie ogień? O kurwa. No dobra, już wiem przynajmniej jak się zmieniało te. Ale mi została jedna maczuga. No to pierdol. Tu ktoś szedł normalnie. Ole jebem. Judicia. Urgi purbidram. Biorę to. Miałem tylko jedną maczugę, ja bym potrzebował więcej. Jak tam wilki leżą. No to ładnie klepsko było.
Ale będzie klepa. Ja już to czuję, że za chwilę będzie zadyma tutaj. O kurwa. Spierdalaj ty! Ale się dygłem. Można to jakoś podpalić czy coś, bo ja tam widziałem. O właśnie. Leci coś do mnie. Fuck. No drugi strzał dostał, no nie róbmy sobie jaj. Jak tu dwa były. Oświetlę se normalnie, jakaś sakwa. Kość. No to dużo bym dostał. Właśnie tam na górę. Dobra, bo widzę, że tutaj. To kurde, którym się leczyło. Czy ja nie mogę się leczyć, nie wiem. O, tutaj jest bajeranskie bronie. Ja pierdzielę. Ale on nie może mieć lepszych broni. No to nieźle. Sakwa. Zatem mogę zażarek, czy nie? Zasoby wioski, skóry zwierząt. Jakieś inne dziadostwa. Dobra, widzę, że się nie mogę uleczyć, co mnie denerwuje. Więc robimy taki myk. Że ja bym przed wejściem do tej jaskini zakończył, ale jeszcze nie. Jeszcze chwilę. Jak to się zapalało? Q i tego. Wchodzimy. Ja już coś słyszę, no nie. Tam? Dobra. Tłuszcz zwierzęcy. No i na co mi ten tłuszcz? Dobrze, idę. Tropimy gnoi. Bajera. Gdzie on szedł? Tam na górę cmaniaczek poszedł, ja bym dołem się wspinał normalnie. O ty gnoju. No, serio. No tu ciasno jest, masakra.
Słyszę jak... Kurwa, znowu. O kurwa. Ja się mam z nim brać? Co to jest? No, chciałem go zabić. What the fuck? Ale Lipson, przecież on tam stał normalnie. Kogo skądś kojarzy? To jest kobita! I ten papało za tobą. A ognia się boi! Wow! Zadymiasz. Jaki typek nachalny, patrz! O, ty gnido. No. Fajne zrobili efekciary w tych grach. Dobra, można pominąć. Siemeczki, jeśli wam się spodobało, kopnijcie łapeczkę w górę, a będzie więcej odcinków z Warcrape'em, ale jeszcze mamy tyle! Tyle zrobiliśmy, tyle, a mamy jeszcze tyle do nagrania odcinków z tej oto gry. Bo to jest dopiero prolog, to cały czas jest prolog, to jest takie diałowe, to nie jest jeszcze to, czego my szukamy. Ciemeczki, mam nadzieję, że się podobało. Miłej niedzieli, trzymajcie się, na razie, cześć.